Funkcja f dana jest wzorem. f od x równa się, i tutaj są dwa przypadki dla x różnych od 5 wartości funkcji obliczamy z takiego wzorku, a dla x równego 5 wartość funkcji jest równa c. I teraz pytanie: dla jakiej wartości parametru c funkcja f jest ciągła w x równym 5? No to przypomnijmy sobie, co to znaczy, że funkcja jest ciągła w jakimś punkcie. Funkcja jest ciągła w jakimś punkcie wtedy, kiedy granica funkcji w tym punkcie, czyli w tym wypadku przy x dążącym do 5 jest równa wartości funkcji w tym punkcie, czyli f od 5. No f od 5, no to z definicji jest równe po prostu c. No a ile jest równa granica funkcji w tym punkcie? Granica zależy od tego, jak funkcja zachowuje się w otoczeniu tego punktu. No a w otoczeniu tego punktu, poza piątką, zachowanie funkcji jest opisywane przez ten wzór. Czyli, żeby obliczyć granicę tej funkcji x równe 5, no to musimy obliczyć granicę przy x zążącym do 5 z tego wyrażenia, czyli to będzie przepiszę pierwiastek z x plus 4 odjąć 3 podzielone przez x odjąć 5. No i teraz jeżeli ta granica istnieje, jeżeli nam się uda ją obliczyć, no to jeżeli za C przyjmiemy wartość tej granicy, no to wtedy nasza funkcja będzie spełniała definicję granicy, no bo wartość funkcji w punkcie będzie równa granicy tej funkcji w tym punkcie. Wystarczy tylko obliczyć tę granicę. No to żeby ją obliczyć, to zacznijmy może od czegoś najprostszego, czyli wstawimy za x piątkę i zobaczmy co wyjdzie. No to będziemy mieli 5 do 4, czyli 9 pod pierwiastkiem. Pierwiastek z 9 to jest 3. 3 odjąć 3 to jest 0 w liczniku 0, no a w mianowniku 5 odjąć 5 też będzie 0. Czyli dostajemy taki nieokreślony symbol, przez 0 nie można dzielić, więc nie wiadomo ile to jest. Czyli widzimy, że taką naiwną metodą nie obliczymy tej granicy no to musimy, jak to zwykle bywa z liczeniem granic, spróbować przekształcić to wyrażenie do jakiejś innej postaci. Do takiej postaci, z której być może tę granicę uda się łatwiej obliczyć. No to ja spróbuję jakoś tutaj pokombinować z tym wyrażeniem. No widać, że tutaj mamy ten pierwiastek, który nam najbardziej przeszkadza. Pierwiastek odjąć coś i to coś, ta różnica daje nam zero. No jak się pozbyć takiego pierwiastka? Przypomnę teraz taki... Prosty wzór skróconego mnożenia. Jak mamy a odjąć b, razy a dodać b, no to wiecie, powinniście znać ten wzór, że to jest różnica kwadratów. a kwadrat odjąć b kwadrat. No więc, gdyby zastosować ten wzór tutaj, gdyby pomnożyć to wyrażenie przez podobne do niego, tylko z plusem, no to pozbędziemy się pierwiastka. Czyli możemy rozszerzyć ten ułamek przez x plus 4. Dodać 3. No, i jak licz... mnożymy licznik, no to musimy też pomnożyć mianownik przez to samo wyrażenie. Czyli mnożymy przez taki ułamek, który jest po prostu równy 1, no bo ma to samo w liczniku i w mianowniku. No ale dzięki temu pozbędziemy się pierwiastka w liczniku. Zgodnie z naszym wzorem skróconego mnożenia. Bo jak pomnożę to przez to, no to będę miał po prostu x plus 4. Pierwiastek zniknie. Teraz jak pomnożę to przez to, to będę miał odjąć 9, zgodnie z naszym wzorem. A w mianowniku przepiszę iloczyn tamtych mianowników, no bo na razie tutaj nie widzę, żeby coś się miało uprościć. No i oczywiście tutaj pierwiastek pojawia nam się w mianowniku, mimo że wcześniej go tam nie było. No, ale to wyrażenie nam nie przeszkadza, dlatego że ono się nie zeruje dla x równego 5, no bo tutaj jest suma, czyli będzie 3 plus 3, czyli 6. Więc to nam w żaden sposób nie przeszkadza. No, a w liczniku nam się uprości, bo będziemy mieli teraz 4 odjąć 9, to jest po prostu minus 5, czyli to będzie x minus 5, dzielone przez x minus 5. No i razy ten. Drugi czynnik, który przepiszę bez zmian. No, ale teraz widzimy, że mamy ten sam czynnik w liczniku i mianowniku i on się po prostu skróci. I to jest właśnie ten czynnik, który tutaj nam przeszkadzał, bo to jest ten czynnik, który powodował, że tutaj dostawaliśmy 0. I oczywiście to się skróci. Tylko pod warunkiem, że x jest różne od 5. I będziemy mieli 1 dzielone przez pierwiastek z x plus 4, dodać 3, no ale to jest tylko dla x różnych od 5, no bo tylko wtedy możemy to podzielić, bo przez 0 nie można dzielić. No ale to jest akurat to, co nam pasuje, dlatego że nas interesuje właśnie ta funkcja w otoczeniu piątki, ale dla x różnych od 5, bo zajmujemy się tym, tym wyrażeniem, które jest określone tylko dla xów różnych od 5 i dla x różnych od 5 to jest po prostu równe temu. Dla x różnych od pięciu te wyrażenia są po prostu sobie równe. A więc możemy napisać, że ta granica jest równa granicy tego uproszczonego wyrażenia. Czyli 1 dzielone przez pierwiastek z x plus 4 dodać 3. No tak jak mówiłem, jak wstawimy teraz piątkę, no to po prostu możemy obliczyć, bo będziemy mieli 1 w liczniku, a w mianowniku mamy 5 dodać 4 to jest 9, pierwiastek z tego to jest 3, dodać 3 to jest 6. Czyli ta granica jest równa po prostu 1 szósta. A zatem możemy odpowiedzieć na pytanie postawione w zadaniu, że dla wartości parametru c równej 1 szósta ta funkcja będzie ciągła. No bo wtedy wartość funkcji w x równym 5 będzie równa granicy funkcji przy x dążącym do 5.